Internet pełen jest niesamowitych filmów, zdjęć, zdarzeń i ciekawostek. Codziennie przynosi nam coś nowego, coś paranormalnego. Ja mam na imię Piotr i witam Was w programie Mystery News, który będzie przedstawiał niektóre z nich okiem Mystery Hunters. A w dzisiejszym programie nowa niebezpieczna gra. SMS-y od szatana. Strefa 11. UFO nad Mazowszem. Nowości filmowe. Nowe fakty w sprawie nawiedzonego domu w Jeleniu. W internecie od czasu do czasu pojawiają się nowe challenge oraz gry o charakterze paranormalnym. Jedną z takich gier jest Red Door, Yellow Door, Any Other, Color Door. Gra, która polega na eksplorowaniu własnego umysłu podczas rzekomego transu i dowiedzeniu się, co kryje się w najmroczniejszych zakątkach naszej świadomości. O grze zrobiło się głośno za sprawą TikToka. Do gry wystarczą dwie osoby. Jedna z nich musi wejść w stan transu, a druga jest jego przewodnikiem. Przewodnik siada po turecku, a osoba poddawana hipnozie kładzie się na jego kolanach. Po czym unosi ręce do góry, zamyka oczy i relaksuje się. Przewodnik masuje skronie osoby leżącej i w kółko wypowiada sentencję. Red door, yellow door, any other color door. Do momentu, w którym hipnotyzowany nie opuści rąk i nie zapadnie w rzekomy trans. Wtedy to ukazać mu się mają różnego koloru drzwi, a przewodnik zaczyna zadawać pytania na temat tego, co za nimi widzi. TikToka i YouTube'a zalała fala osób, które postanowiły zagrać w tę grę. Twierdzą, że podczas transu widziały przeróżne dziwne rzeczy, a nawet cieniste postaci, zbliżające się w ich kierunku. Niektórzy budzili się z rzekomego transu z przerażeniem, inni obracali wszystko w żart. Zdania w internecie na temat owych challenge'ów i gier są podzielone. Są tacy, którzy widzą w nich prawdę i odzwierciedlenie swoich własnych lęków, inni wyłącznie w formę rozrywki. This dude is just all playing black, man. Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all playing black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. Hey. He was in the game. Okay. W takim przypadku pojawia się wiele pytań, chociażby w odniesieniu do naukowego punktu widzenia. Czy do wprowadzenia danej osoby w odpowiedni trans wystarczy przypadkowa osoba, która zgodzi się na wzięcie udziału w zabawie? Czy będzie to wtedy odpowiednio przeprowadzona procedura i czy takie działanie w ogóle możemy nazwać transem? Czy nie trzeba ku temu wyspecjalizowanych w hipnozie profesjonalistów, żeby taka zabawa w ogóle miała sens? Jeśli oczywiście jest w niej choć cień prawdy. A może ludzie po prostu lubią się bać? Szukają rozrywki, która dostarczy im adrenaliny. Wymyślają challenge i biorą udział w grach na żywo, żywo ściągniętych z popkultury, książek czy filmów. Jednym z przykładów takiej gry jest The Midnight Game. Midnight Game to gra, która polega na poruszaniu się po własnym domu w totalnej ciemności. Za jedyne oświetlenie mając płomień świecy, która w połączeniu z kręgiem usypanym z soli jest również formą obrony przed mroczną istotą. Archetyp ten znaleźć można w filmie, który ukazał się w kinach w 2016 roku, o tytule The Midnight Man. Red Door, Yellow Door czy Midnight Game? Prawda? Czy zapożyczenie z kultury popularnej w celu zwiększenia dawki adrenaliny, a w niektórych przypadkach również rozpoznawalności? Zdecydujcie sami. Tito, this light's looking at me! Tito, you for real? Czy piekielne istoty mogą posługiwać się nowymi technologiami i nękać nas wiadomościami tekstowymi? Według jednego z bardziej znanych egzorcystów, jak najbardziej tak. Dzisiejsi egzorcyści mają ręce pełne roboty i nie nadążają z wypędzaniem złych duchów. Zdaniem pewnego katolickiego księdza, który od lat zajmuje się egzorcyzmami, dzieje się tak, ponieważ siły zła wyszkoliły się w stosowaniu nowoczesnych technologii. Jak ujawnił katolicki ksiądz Steven Joseph Rossetti, piekielne istoty mogą obecnie atakować ludzi, wysyłając do nich specjalnie sformułowane w tym celu wiadomości tekstowe. Katolicki egzorcysta przytoczył opis szokującego wydarzenia z własnego bagażu zawodowych doświadczeń. Ksiądz ujawnił, iż pewna kobieta poprosiła go o pomoc, gdy tylko dostrzegła na swoim ramieniu wypalony znak odwróconego krzyża. Nie miała bladego pojęcia, skąd się tam wziął, i przysięgała, że sama go sobie nie wypaliła.
W międzyczasie ojciec kobiety zaczął otrzymywać z jej własnego numeru telefonu dziwne SMS-y. Zdaniem egzorcysty miały to być typowe demoniczne teksty. Ksiądz jednak nie ujawnił, jakie konkretne treści zawierały te wiadomości. Kobieta zaklinała się, że to nie ona wysyłała SMS-y. Jeśli zatem wierzyć słynnemu księdzu egzorcyście, diabeł niczym haker mógłby przejąć kontrolę nad naszymi smartfonami. To jest ten moment, w którym zatrzymujesz ten film. Sięgasz po telefon i sprawdzasz wiadomości. Być może czeka już tam na ciebie wiadomość od samego Belzebuba. Na portalu Wtajemniczeni pojawić się miała relacja użytkowniczki Marty, która wraz z własnym mężem zaobserwować miała niezidentyfikowane obiekty latające. Do incydentu miało dojść tego lata o godzinie 22.50 w Markach przy osiedlu Małachowskiego. Wspominamy o tym, ponieważ jest to samo osiedle, na którym kiedyś mieszkał wasz prowadzący. Oto treść relacji. Tego wieczoru o tej porze widzieliśmy z mężem światła z balkonu. Mąż je widział dłużej i zauważył je na niebie. Poziomy pas czerwono-pomarańczowego światła, który się pojawił, zniknął i pokazał znowu. Ale przesunął, zmienił miejsce. Ja dopiero zobaczyłam końcówkę, jak ten pas jakby pięciu świateł, tworzący pas świetlny, świecił się i znikł, jakby pojedyncze światła zostały wyłączone po kolei w szybkim tempie. Mąż widział to w całości, jak się zaświeciło, zgasło i znów przemieściło i znowu zgasło. Trwało to może 10 sekund. Pokazało się na północy i zrobiło mały ruch przemieszczający się mały odcinek w kierunku zachodu. Światła prawie się zlewały, więc były blisko siebie ustawione. Ja słabiej widzę niż mąż, więc go zapytałam, czy też widział jakby pojedyncze światła, czy było to jedno światło. Potwierdził, że kilka świateł. Pojawiło się po prawej, zgasło, przesunęło trochę w lewo i znów zgasło, jakby po kolei od lewej do prawej. Co prawda świadkom nie udało się zrobić zdjęcia owym obiektom, ale stworzyli grafikę z symulacją, jak miało to tej nocy wyglądać. Wyglądało to tak, jakby była mniej więcej równa linia. Taki ognisty kolor. Kolor ognia w kominku, taki pomarańczowo-czerwony. Czasem słońce o zachodzie słońca ma taki kolor. Wszystkie tak samo wyglądały. Przypominały pasek na niebie. Prawie się zlały ze sobą. Jakiś czas temu na Netflixa trafiło nowe dzieło Mike'a Flanagana, The Midnight Club, o polskim tłumaczeniu Klub Północny. Produkcja nietypowa, bo opowiadająca o śmiertelnie chorych nastolatkach z hospicjum, którzy postanawiają zawrzeć mrożący krew w żyłach pakt. Pierwsza osoba, która odejdzie z tego świata, ma dać pozostałym znak z zaświatów, że wciąż jest z nimi w hospicjum, tylko po tej drugiej stronie. Miniserial i pierwsze 10 odcinków można już obejrzeć na Netflixie. Jeśli już widzieliście, podzielcie się opiniami w komentarzach. Na sporą uwagę zasługuje również serial, który swoją premierę miał zaledwie kilka dni temu, również na platformie Netflix. 28 dni grozy. Ten paradokument to swego rodzaju eksperyment, w którym trzy ekipy badające zjawiska paranormalne zostają zamknięte na 28 dni w jednych z trzech najbardziej nawiedzonych obiektów w Stanach Zjednoczonych. Poprzez swoją pracę i zdobyte doświadczenie, świętej pamięci Ed i Lorraine Warrenowie dowieść mieli, że 28 dni potrzebne jest do całkowitego zatarcia granic między światem żywych i światem duchów. Stowarzyszenie badające zjawiska paranormalne z zdjęciem Warrenów na czele Tonym Sperrom chce udowodnić, czy współcześni badacze zjawisk niewyjaśnionych dojdą do podobnych wniosków. Pozycja obowiązkowa dla każdego pasjonata i badacza zjawisk paranormalnych. Guys, this is gonna get real. What was that? Was that? Did you hear that? I just saw a full out shadow. Cała społeczność interesująca się zjawiskami paranormalnymi na pewno dobrze zna rzekomo nawiedzony dom w Jeleniu i mroczne historie z nim związane. Pierwsze wzmianki mówią o tym, że rodziny, które postanowiły tam zamieszkać, szybko ewakuowały się z owianego złą sławą budynku. Później sprawą zajęła się jedna z polskich ekip łowców duchów. Potem dom został przekształcony w escape room, bądź jak kto woli, dom strachów. Biznes jednak jak szybko otworzono, tak szybko zamknięto. A na temat domu zrobiło się nieco ciszej. My również mieliśmy swojego tajnego informatora, który mieszkał naprzeciwko nawiedzonego domu. Po nim jednak również słuch zaginął. Nigdy więcej nie odpisał na żadną wiadomość. Dom został zamknięty na cztery spusty i w żaden sposób nie można się było do niego dostać. Skontaktowaliśmy się swego czasu z właścicielem po sesji telefonicznie, ale na tamten okres nie było możliwości wejść do obiektu,
a co dopiero przeprowadzić tam projekt. Wszelkie próby okazały się bezskuteczne. Ostatnio przypadkiem natrafiliśmy na nowe fakty związane z domem w Jeleniu. Odezwała się do nas pewna grupa ze Szwecji, badająca zjawiska paranormalne. Dowiedzieliśmy się, że nagrali odcinek właśnie z domu w Jeleniu i w najbliższym czasie mają zamiar wynająć budynek, żeby ponownie nagrać tam materiał. Czy rzekomo nawiedzony dom w Jeleniu znowu stoi otworem dla osób poszukujących mrocznych wrażeń? Być może tak, a być może tylko za odpowiednią cenę. Będziemy pilnie i bacznie przyglądać się sprawie, a być może niedługo pojawi się możliwość nakręcenia tam materiału. W dzisiejszym programie to wszystko. Jeżeli jakaś informacja okazała się dla Ciebie nowa, przydatna i ciekawa, zalajkuj materiał i zasubskrybuj kanał. Ja mam na imię Piotr, a to był program Mystery News. Chętnie zobaczę się z Wami w kolejnym wydaniu. Do zobaczenia. Teraz to się dopiero wuja mechów kurwi. Rulku?